Bez mojej łaski, mówi Bóg, zgniecie. Kluczem, przewodnikiem łaski jest kapłan. Żeby to zniszczyć w kościele katolickim, wprowadzili szafarzy, baby, które są przy ołtarzu, dotykają wszystkiego, żeby nagle, bo później ona dostanie wiatru, teraz jak chyba w Salzburgu, czy w Lińcu, gdzie pan wiesz, ekskomunikował dwóch świeckich, którzy prawie przesięte 2 tygodnie temu w Austrii. Źródło łaski jest z nieba na ziemię tylko kapłan. Nie bierz udziału w bałwochwalstwie, kiedy widzisz szafarza, bo to jest zabójca tajemnicy kapłaństwa. To jest piąta kolumna w kościele dla rozwalenia tajemnicy kapłańskiej. Bez mojej łaski zginiecie. Nie macie większej troski niż troska o kapłanów. Wy uświęćcie dla mnie moich kapłanów poprzez swoją ofiarę, a ja uświęcę waszych synów poprzez ich ofiarę. Ale teraz Pan uczy, jak trzeba podchodzić. Mówi o kapłanach. To moi prawdziwi synowie. Pomyślcie o wdzięczności Ojca, do którego przychodzi ten, który życie zawdzięcza, któremu życie zawdzięcza Jego Syn. Moja miłość jest jednak większa i moja wdzięczność dalece przerasta wasze wyobrażenie. Moje skarby są nieograniczone, więc dając upust mojej wdzięczności, obdarowuję was z największą hojnością. Ratujcie mi dusze kapłańskie. Bardzo mi na tym zależy. Powinna być to inicjatywa oddolna. Zróbcie teraz przede mną rachunek sumienia. Jeżeli modlicie się za cały świat, a nie modlicie się za księży, księża waszej parafii są wychudzeni, wyniszczeni przez diabła. Sami rozumiecie, że wasza modlitwa nie jest pełna. W Niemczech znalazłem parafię, gdzie proboszcz, już na emeryturę, przez całe życie w czwartki miał nabożeństwo za kapłanów. W Niemczech w tych czasach za jego życia w tej parafii było, Bóg dał 40 powołań. Pan Jezus modlitwę za kapłana ustawia na płaszczyźnie obowiązku. Rozumiecie? Nie miłości. Obowiązku. Miłość idzie później. Zanim się w Polsce narodzi miłość do kapłanów, to trzeba pokonać nieprawdopodobną nienawiść, która została przez wolną Polskę perfekcyjnie nakręcona. Komuniści starali się, nie zrobili nic. Ci różowi zrobili to perfekcyjnie. Czyli najpierw pełnijcie wasze obowiązki. Później ratujcie cały świat. Najpierw ratujcie waszych pasterzy, których wam dałem i umieściłem pod waszymi nosami, abyście ich dla mnie, pod waszymi nosami, abyście ich dla mnie wspierali. Jednak nie na siłę, tu Pan wyjaśnia, występując jawnie przeciwko nim. Nawet przeciwiając się i okazując nieposłuszeństwo wobec kapłana, który mnie obraża, powinniście zachować miłość w sercu i zawsze pamiętać, zawsze piętnować ewentualnie błędy kapłana, ale nigdy nie kapłana. Pan Jezus daje tu założenie, czyli pokazuje twierdzenie, a jutro wam pokażę, jak to realizować. Że idąc i upominając kapłana, on musi czuć, że go kochasz i musi mieć ufność do ciebie.